Znajdujemy się przed Bazyliką Świętego Pawła za murami. To tutaj w tej bazylice znajdują się doczesne szczątki apostoła narodów Świętego Pawła. Święty Paweł, zafascynowany Chrystusem, całkowicie dla niego oddał swoje życie. Józef Kalasantiusz był zafascynowany postacią Świętego Pawła. Prosił on PR-ów w swoich konstytucjach, aby modlili się, tak jak Święty Paweł, poprzez kontemplację Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ta kontemplacja Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu miała być tą, która będzie prowadziła do zjednoczenia z Nim, zjednoczenia w męce i później zjednoczenia w zmartwychwstaniu. Przygotowując się do uroczystości odpustowej świętego Józefa Kalasantiusza, naśladując go, wypełniając też jego posłannictwo, bądźmy i my tymi, którzy będą kontemplować Chrystusa ukrzyżowanego. Niech ukrzyżowany prowadzi nas do zmartwychwstania.